Cześć, siemanko! Witamy was znowu całą ekipą w kolejnym odcinku, który będzie otwierać nową serię na moim kanale. I tą serią będzie Heniowe życie. Bardzo wam się spodobał Heniu. Tak, koledzy pokazują. Tak, Heniu jest świetny. Bardzo się wam spodobał Heniu. No i postanowiłem zrobić taką serię, która będzie, myślę, że taka trochę śmieszna, komediowa. Więc zapraszam was do oglądania. Zaczynamy. A dobra. Może jeszcze sobie pochleniamy na minutki. Nie ma to jak napić się w sklepa za ruką. No, dawno się nie widzieliśmy. Ej, ile macie hasu jeszcze? Ja już jestem spłukany. A ja mam jeszcze grosika. Ja mam grosika, kiedy starszy mówi, nie możesz otwierać gęby, kiedy starszy mówi. Masz być cicho. No, ja ci mówię, że ostatnie grosze wydałem na to puszko piwka, ale mówię ci, to piwko mi tak smakuje. No i teraz klipisz, jak ja mówię. Jak się zachowujesz przy starszym? Kultury ci nie uczyła mama w domu. Dobrze, że ciebie uczyła. Wysapała, kurczę, będę. No w sumie ja pod tą czapką też nie mam nic, ale nieważne. Przynajmniej masz brodę. Ha, no, mam brodę, no. Nie chryp tak, młody. Dlaczego? Kurczę, taki młody, a już za sklepem pije wódkę, kurczę, no. Mam 55 lat, więc zamknij stary. A, 50 będzie, a kurczę, 70 kali już będzie. A ja mam chyba dwa, nie wiem, nie pamiętam. A, o kurczę, to dwa, to o matko, powiesz system, 2 lata masz, o matko. To jest chyba tak dużo. Chyba. Z tej matematyki nic nie pamiętam, ale to jest chyba bardzo dużo. O, nie wiem, nie wiem. Znaczy matematyka to tragedia była. Nie pamiętam jej w ogóle. A ja nie pamiętam. 2 + 2 = 24. Aha, super. Nie, bo 22. Nie, ale 24. Nie, prawda, bo 22, no przecież 2 plus 2, no to jest 22. A, sobie. No właśnie, kurczę. Ale ty głupi jesteś. No to panowie, widzicie, mamy temat. Pogadamy sobie dzisiaj o matematyce. No to mówię ci, chłopie, jak ja miałem w szkole matematykę, to ja miałem w szkole religię. Aha, okej. Okay. O tej samej godzinie pewnie, nie? Dobra. No to mówię ci, jak ja miałem w szkole matematykę, nie chlip, kiedy mówię. No to wtedy... No kurczę, dasz mi powiedzieć, czy nie w końcu? Nie. No to wtedy... Kurczę, ja się tak napiłem, że zaraz... I widzisz, przecież się tak napiłem, puściłem. Mam nadzieję, że nic mi nie wyleciało z tym tlenem z tyłka. Ale wali. Między nami kolega mi zaśmierdziało coś. To ten, wypuścił z tyłka tlen. Ale to było śmieszne, łomaczko. To było takie suche, że aż mi woda w kranie wyszła. Dobra, proszę... A piwie też? Wracając do matematyki, to wszyscy wtedy w klasie taka żałoba była, bo łomaczko, matematyka się zaraz zaczyna. To była taka tragedia. Mówię wam, ludzie, to była taka tragedia. Ciśnienie rosło? No strasznie. Jeszcze to było najgorsze. To była tragedia. Po prostu po nocach mi się to śniło. Kiedy po prostu pani wchodzi do klasy i mówi, że jest niezapowiedziana kartkówka z matematyki. Zamrożenia. Dokładnie. Bo matko, to było takie to jest straszne. Na przykład 1 razy 5 to się równa 15. O matko, to było takie trudne. Nie mogłem... No właśnie, jeszcze 5 musisz przemnożyć przez 15. Jeszcze 15 musisz przemnożyć później przez 15. I wtedy ci wychodzi dużo. No bardzo dużo, ale no, ale już nie będziemy aż tak mądrzy, nie będziemy się tu przemądrzeć. No, my jesteśmy aż tak mądrzy, że już nie trzeba. No, Heniu, no, po co żeśmy się tu zebrali? No ja widzę, że już po tej 10 butelce wódki, no już chyba tak trochę przysypiasz sobie, nie? No, trochę. No, aż ten gusta rośnie na głowie. Tak ci rośnie na mówię ci, no. O, no i co? Zazdroszczysz?
Nie, mi co innego rośnie na twarzy. Mi rośnie broda, no, poczekaj, mam bujną bródkę. Taką superową mam bródkę. No. Muszę iść chyba do domu. Żona mnie woła. Czy masz żony? Nie. Aha. No to tak myślałem, no. Ja wiem, że ty masz tam warchloka, taką świnię fajną, no, ale w domu... Dupa duża. Co? Dupa duża. No to ty. Co? Co? Nie rozumiem, żeby... Ale dobra, świnka jak świnka. A mam taką świnkę. Czy mam takiego pieszoła, ale go wczoraj rozjechał jakiś rowerzysta. Chyba, tak mi się wydaje, że to ty. Ty. Ja? No ty, tak ty. Tak no mi się wydaje, bo ty tak jechałeś taki i tak mi się wydaje, że jak się wywaliłeś na tym piesku, to aż chyba ten jeszcze drugi ton wypadł. Nie, bo ja na niego usiadłem, bo ja się wywaliłem, jechałem w pień i na niego usiadłem. No i kurczę, no i właśnie, no i jeszcze ci jeden ząb wypadł. No ale tak już jest na starożnie, fajnie muszę tym, no. No i musiałem też na obiad psa. No, rozjechał. No ale wiesz, pies już jest dobry. A no, wiesz, że na Węgrzech chłopie sprzedają takie pyszne mięsko z jąderek koguta. No serio ci mówię. A w Japonii mięso z psa. I tam jedzą. Ha! Ha! Ale ja bym se serio, ja bym pojechał na Węgry i zjadłbym jąderka koguta, bo to mówią, że to... A kogut ma jądro? Nie ma, wiesz? Nie wiem, ale skoro są jądra z koguta, no to pewnie są. To pewnie ma. No to nie ma. Tak. Dobra, nieważne. Ludziszka. A pogadaliśmy się już. Mi się puszka piwka kończy. No kurczę, no już wypiłem wszystko. No to jeszcze. Czekaj. Teraz wyszło. Tak czuję się już troszkę lżej. Dobra, ja tam muszę iść do domu, bo nie zdążę. Już. Muszę chyba z wami żegnać, panowie, nie? Ja chyba też, bo mnie mamusia woła na wieczorem. Sikać mi się zachciało, tam wiesz, pod mostem tam to jest taki fajny kibelek, to tam się wysikam. No, to dobra. A mnie mama chyba woła na wieczorankę. No. Dzisiaj no, będą no, koguty. No dobra, na razie, cześć, ciał. No. Marka! A ja jeszcze rzuciłem, bo mi się krzesło do tyłka przykleiło i musiałem je odłożyć. Do widzenia, cześć, pa.